Hej, cześć, siemano, ja jestem Mikołaj i w dniu dzisiejszym pokażę wam 5 pomysłów na nowości w Fortnite Battle Royale. Wśród nich znajdą się na przykład nowe parasolki, możliwość dodania w trakcie gry do trybu piaskownica, czy chociażby możliwość komentowania gry. Zapraszam do oglądania, lecimy! Jeszcze na początku jedna ważna rzecz. Pamiętaj, by tam na dole w komentarzu napisać numer tego pomysłu, który ci się najbardziej podobał, a ja ci przypnę serce. I pamiętaj, łapie w górę, to również ważne. No i co? Lecimy z pierwszym pomysłem. Wiesz, albo i też nie, w każdym sezonie masz szansę na zgarnięcie jednej parasolki, kiedy po prostu odniesiesz królewskie zwycięstwo. A ja mam na przykład jeszcze taką z 5 sezonu, z 6 mi się nie udało. No i nie wydaje mi się, by to uległo zmianie. Ale w każdym bądź też razie, pomysł jest na to, aby można było dostać każdą taką parasolkę za zwycięstwo w konkretnym trybie. I tak jak to na przykład tutaj widzicie, mamy przykłady z tych trybów, które już widzieliśmy. Czy na przykład Solid Gold albo Score Royale. Uważam, że jest to całkowicie fajny pomysł. O wiele więcej graczy by zaczęło grać właśnie w te tryby, ze względu na to, żeby zdobyć tą parasolkę. Jeżeli ktoś gra dużo Fortnite'a i grałby we wszystkie tryby i je wygrywał, no to w pewnym czasie uzbierałby całkowicie fajną kolekcję tych właśnie parasolek. Nie byłyby to jakieś, wiadomo, zaawansowane glidery, tylko po prostu takie parasolki, więc robienie czegoś takiego przez Epic nie byłoby jakieś mega trudne. Drugim moim pomysłem jest pokazywanie się statystyk w trakcie, kiedy mamy odpaloną mapę. Mogłoby to wyglądać mniej więcej tak, jak widzicie tutaj. Po prawej stronie jest takie niewykorzystane miejsce i tutaj właśnie mogłoby to wyglądać właśnie tak jak tutaj, czyli po tej prawej stronie, która można powiedzieć jest niewykorzystana, można byłoby dać taką małą tabelkę, na której to widzielibyśmy te obecne staty, które możemy zobaczyć, kiedy się kończy dla nas mecz. No czyli albo jeżeli wygramy, albo zginiemy. Dodatkowym ciekawym bajerem byłoby to, że kiedy włączamy tę mapę wtedy, kiedy lecimy busem, pokazywałyby się nasze ogólne statystyki, czyli liczba winów, średnie KD ratio, średni headshot percentage i tak dalej, i tak dalej. Trzecie środkowe miejsce i tutaj ekran końcowy po każdej grze. Wiadomo, kiedy gra się kończy, jest krótka animacja Victory Royale i to tak na sprawę tyle. Wywala nas do ekranu głównego. Może byłoby jakoś zadbać o ten krótki szczegół, wiadomo, że nie widzi tego wiele graczy, ale może by niektórzy zostali. I tak jak jest często w kodach albo MMORPG-ach, można byłoby zobaczyć właśnie taki ekran, gdzie pokazywani byliby gracze, którzy najwięcej zabili, najwięcej wybudowali, najwięcej uzdrowili i tak dalej można byłoby wymyślać. Jedynym minusem jest to, że tak jak już mówiłem, wiele ludzi by tego po prostu nie zobaczyło, gdyż jeżeli ktoś zginie, to najczęściej wraca po prostu do lobby. Ale w sytuacji, kiedy na przykład zostało 3-5 graczy, to wtedy się zostaje, by właśnie zobaczyć, to jeszcze to wygra. No i skoro się tak długo grało, no to jest też duża szansa, że się właśnie trafi na ten ekran, a to byłoby całkowicie spoko. A jeżeli się tyle było w tej grze, no to chyba się coś zrobiło i przynajmniej w jakiejś tam kategorii można być najlepszym i przynajmniej by się siebie zobaczyło. Przedostatni pomysł dotyczy Playgrounda i jest to dość duża zmiana. W tym momencie, wybierając ten tryb, mamy tylko do wyboru, czy wypełniać, czy nie wypełniać, czyli w dużym skrócie, żebyśmy sami byli w trybie Playground, czy żeby byli też inni gracze. I w trakcie gry jest tylko możliwość, że ktoś od nas odejdzie, a nie ma możliwości, że ktoś do nas dołączy, co jest mega słabe. Bo na przykład, jeżeli coś tam sobie robimy i po pół godziny chce przyjść nasz kumpel, no to musimy odpalać od nowa, przez to tracimy wszystko. A teraz było po prostu możliwość, że jeżeli nasz kumpel przychodzi, no to wtedy go po prostu zapraszamy, albo on jakby zgłasza chęć dołączenia do nas, my akceptujemy i gościu od razu dochodzi do serwera. To jest całkowicie fajna opcja. W ogóle widziałem ten pomysł już wiele razy gdzieś tam na jakichś Redditach czy Facebookach, także wygląda na to, że community tego chce. Jeżeli community tego chce, no to najczęściej Epic jakoś spełnia te prośby, więc jest szansa, że coś takiego się po prostu pojawi. Ostatnim już dzisiaj pomysłem jest komentowanie twojej gry przez innych oglądających cię ludzi. W dużym skrócie, jeżeli kogoś zabierz, wtedy ta osoba zaczyna cię oglądać. To widzisz w lewym dolnym rogu, jest takie oczko, no i obok tego pisze ilość osób oglądających cię. Mogłoby to wyglądać tak jak na przykład tutaj, czyli że inni gracze, którzy cię oglądają, mogą dawać dalej emotki, przez co ty widzisz, co myślą jakby o twojej grze. Z jednej strony by cię to trochę rozkojarzało, ale z drugiej strony jednak mógłbyś się poczuć jak jakiś streamer co najmniej, także myślę, że fajna opcja. No i tak oto wyczerpałem wszystkie swoje pomysły. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Jeżeli chcecie więcej pomysłów na nowości w Fortnite, pamiętajcie, łapie w górę i pamiętajcie, żeby napisać w komentarzu, który pomysł wam się najbardziej podobał. Tymczasem wielkie dzięki za oglądanie filmu do końca, trzymajcie się, hej hej, piona, yo. Make the ground shake.